A witam, dzień dobry, Karol Coń się kłania z tej strony, firma Bestist. Czyli dodzwoniłem się do... Witam. Państwo tutaj widzę, prowadzicie wynajem dumchańców, zgadza się? Super. Pani, ja dzwonię w takiej sprawie, już mówię o co chodzi. Dzwonię, bo widzę w ostatnim czasie, że wiele właśnie firm z Państwa branży, dmuchańce, jakieś atrakcje dla dzieci, tego typu, no zaczynają myśleć o tym, jak tutaj szybko się w internecie wypromować, nie? Jak to szybko zaistnieć, tanio w miarę, ale też dobrze i szybko, zwiększyć tą rozpoznawalność w internecie, no żeby mieć więcej klientów, większe stawki i więcej roboty. No i tak postanowiłem zadzwonić do Pani, no, bo mam pewną propozycję, jeśli Pani pozwoli. Dajmy 2 minuty, już mówię o co chodzi, dobra? Temat jest taki. No mamy takie czasy, jakie mamy, jak to mówią, jak cię nie ma w internecie, to nie istniejesz, nie? Czyli najlepiej sobie radzą te firmy, które w internecie są, mają promocje, są dobrze wyeksponowane i klient może na nie łatwo trafić. Natomiast no, działa to w taki sposób, że klient szuka zazwyczaj jakiejś atrakcji, przyjeżdża do jakiejś miejscowości, czy działa w jakimś regionie, no i chce się rozerwać, zabawić, czy coś wynająć. No to wpisuje zazwyczaj to w Google, tak? Bo jakby innego sposobu nie ma. No i najczęściej pojawiają się te atrakcje, które niekoniecznie są najlepsze, ale te, które są najlepiej wypromowane. Wiele firm, nie wiem czy wasza też, prowadzi fanpage'a na Facebooku. Macie też fanpage'a? Nie macie. Okej, no z fanpage'ami jest taki temat, że firmy myślą, że fanpage załatwi im temat. Natomiast fanpage działa tak, że tylko 10% ludzi, którzy mają polubione naszego fanpage'a, widzi nasze posty. Reszta tego nie widzi. No i teraz główny problem jest taki, że nie ma jednego miejsca w sieci, w polskim internecie, takiego miejsca, w którym klient widziałby od razu wszystkie atrakcje z danego regionu. I mógłby sobie zdecydować, nie? Co chce wziąć. Tak jak w Bookingu i z hotelami. Korzystała Pani kiedyś z Bookingu? No właśnie. To nie ma takiego miejsca dla portalów, dla firm w branży rozrywkowej. No i teraz to, co ja, z czym ja do Pani dzwonię, no to jest dokładnie to, że my stworzyliśmy taki portal a la Booking, tylko że dla atrakcji dla dzieci, dla dorosłych, no, branży rozrywkowej. Umożliwia on wyszukiwanie takich lokalnych atrakcji i wydarzeń. Polega to na tym, że tak jak na Facebooku, Pani sobie tworzy darmową wizytówkę reklamową na tym portalu, my ją właściwie tworzymy dla Pani, my tą wizytówkę promujemy, ona się staje coraz bardziej rozpoznawalna, a klient, który wchodzi na taki portal, szuka na przykład dmuchańców, no to wpisuje dmuchańcy Rybnik i Pani mu się pojawi w tym momencie. Pani atrakcja z Pani opisem, ze zdjęciami, z danymi kontaktowymi i innymi historiami. I on sobie w ten sposób może wyszukać atrakcję, która go interesuje. Działamy tak jak Facebook, z taką różnicą, że na naszym portalu nie ma żadnych opłat, nic, nie płaci Pani za nic, ani za założenie wizytówki, ani za utrzymanie tej wizytówki. My to promujemy, tą stronę w algorytmach Google'a, chcemy, żeby ona była coraz wyżej, żeby klient, który wchodzi, faktycznie wpisuje dmuchańce, żeby się pojawiło w pierwszej kolejności nasz portal. Po założeniu takiej wizytówki Pani dostaje możliwość zerowania różnego rodzaju wydarzeń, czy promowania tych swoich jakichś eventów i one automatycznie się też wysyłają użytkownikom w tych powiadomieniach, którzy są zarejestrowani na tym portalu. Ten portal jest ogólnopolski i jest pierwszy tego typu portalem w Polsce. Jeszcze nikt tego nie zrobił, my to jako pierwsi robimy. Pomimo tego, że stosunkowo niedawno działamy, ale powiem szczerze, no nie spodziewaliśmy się takiego odzewu. Mamy już ponad 300 firm zarejestrowanych na portalu. Co miesiąc jest około 25% więcej takich klientów niż w poprzednim miesiącu. Mamy też automatyczne tłumaczenie na język angielski, gdyby zagraniczni klienci chcieli skorzystać z takiej atrakcji. No i też ciągle rozwijamy bazę tych nowych języków, kolejnych. No i teraz w sumie ja dzwonię w takim konkretnym temacie do Pani, bo my na tym etapie rozwoju biznesu po prostu pomagamy klientom się na tym portalu zarejestrować, żeby oni sami tego nie musieli robić. No i ja dzwonię po to, bo ja chciałbym Pani taką bezpłatną wizytówkę założyć. Założyć wizytówkę, to Panią nic nie kosztuje, jeszcze raz podkreślę, to jest zupełnie darmowe, na zawsze. Oczywiście, jak Pani będzie w przyszłości chciała na przykład przejść sobie na jakiś wyższy pakiet i mieć powiedzmy możliwość bardziej promowania siebie już na samym portalu, to jak najbardziej można. Natomiast na dzień dobry sugeruję taką darmową, bezpłatną, w pełni funkcjonalną wizytówkę. Dzięki temu klienci, którzy będą wchodzić na ten portal, wyszukają dmuchańcy Rybnik, wpadną na Panią, będą mogli od Pani to kupić. No i teraz, żebym ja mógł taką, że tak powiem, wizytówkę Pani założyć, ja nie potrzebuję od Pani w sumie niczego, bo wszystkie dane ja mogę sobie wziąć z internetu, bo one są ogólnodostępne. Natomiast no, ja potrzebuję przesłać po prostu dane do zalogowania na ten portal, bo my musimy założyć konto, czyli login i hasło. I Pani musi potem potwierdzić, że jakby no, chce Pani na tym portalu fizycznie być. Także my wysyłamy dane do logowania na maila, no i Pani klika, potwierdzam i już Pani na portalu jest. Oczywiście jak będzie trzeba jakieś zdjęcia dołożyć czy opisy, my też w tym jak najbardziej we wszystkim pomagamy. Wystarczy po prostu wtedy z naszym człowiekiem, który do Pani zadzwoni albo do nas zadzwonić, pomożemy, poinstruujemy jak to wszystko zrobić.
Także ja bym tylko prosił o podanie tego adresu mailowego, na jaki możemy wysłać wizytówkę i my w ciągu kilku dni tą wizytówkę po prostu utworzymy, nie? A jakie są opłaty? No bo tak za darmo pan mówi... Nie ma. Nie ma. Powiem szczerze i też klienci pytają, czy są opłaty. Nie ma, to jest za darmo. Dlaczego jest za darmo? Ano dlatego, że jesteśmy, że tak powiem, w fazie budowania tego biznesu. Nie chcemy tutaj absolutnie obciążać klientów żadnymi opłatami, bo chcemy, żeby jak najwięcej ludzi się zarejestrowało. Na pewno darmowy pakiet może pani na nim pozostać do końca życia, mówiąc kolokwialnie. Czyli no po prostu jest pani za darmo. Natomiast jak będzie pani chciała mieć dodatkowe funkcjonalności, to wtedy one już są tam płatne. Od mniej więcej 15 zł za miesiąc do około 60 zł za miesiąc. Taki najbardziej fullowy, wypasiony pakiet będzie kosztował 60 zł na miesiąc. Ale tak jak mówię, to jest absolutnie nieobowiązkowe. Pani może zostać na pakiecie standardowym, który jest darmowy. Nic panią to nie kosztuje. 0 zł. Nie? Także tutaj ryzyka nie ma żadnego. Państwo tylko tworzą, jeżeli chodzi o atrakcje, to Dmuchańce, tak? Ale jakieś sale zabaw to... Wszystko. Nie, wszystko. Cała branża rozrywkowa. Cała branża rozrywkowa. Bo pani co jakby jeszcze robi poza Dmuchańcami? No jeszcze mam 2 sale zabaw. No to super, to też możemy dodać. To już będą takie 3 wizytówki bezpłatne, nie? No, jak najbardziej. Wszystko. I jakiś golf, i hotele, i kasyna, i kina, i animacje dla dzieci, i bary, kąpieliska, bungee, escape roomy. Jakby wszystkie tego typu rzeczy można u nas dodać, nie? Bo my jakby tylko ta branża rozrywkowa, nie? Rozumiem. No. No proszę tylko tego maila, nie? Jest to, a pytanie, no i teraz jak z tymi salami zabaw mam panu podać też jakby nazwę tych sal zabaw, czy tak, jak? Tak. To ja bym potrzebował najlepiej NIP-y, bo to na osobnych działalnościach jest, czy to jest jako osobna atrakcja na jednej działalności? Na jednej. Na jednej, to dobra, to już sekundkę, ja sobie to zapiszę. To może proszę mi dla pewności podać NIP najpierw? Też. Dobra. I teraz te nazwy tych atrakcji po kolei. Wynajem Dmuchańców. To też firmą się będzie wyświetlało, czy tylko osobą prywatną? Każdemu, kto wejdzie na ten portal, to się będzie wyświetlało, no każdemu. Oprócz tego mam salę zabaw Monkeylandia. Dobra. Czy tego od małpy? Tak. Okej. Okay. Katowice. I tam też już jest Facebook też prowadzony. Dobra. Wynajem Dmuchańców Rybnik. Tak. Dobra. Znaczy cała Polska, no cała ale Polska. To mieścimy się. No. To zakres działalności to opiszemy jako cała Polska, a nie bardziej. Dobra. Bo jak ktoś będzie wyszukiwał w innym mieście, no to też... Też mu się może pojawić wtedy, nie? Jakby się wyświetlicie. Jak uznamy, jak zaznaczymy zakres działalności cała Polska, no to wtedy się pojawicie w innych miastach też po prostu, nie? Dokładnie tak. I co jeszcze? I Planeta Gigantów, Rybnik. To jest sala zabaw, ale sezonowa. Ona się otwiera dopiero w połowie kwietnia i trwa do końca października. A Monkeylandia jest całoroczna. No i Dunwell również tutaj funkcjonujemy cały rok, bo i jarmarki, także... Super, dobrze. Fajnie, bardzo widzę, prężnie, że tak powiem, działacie. Naprawdę fajnie, Monkeylandia, dobra, widzę, już mam znalezioną. Okej, no to my teraz zrobimy w ten sposób. Nasz tutaj człowiek zajmie się dodaniem tych wszystkich wizytówek. Gdyby miał jakieś pytania, wątpliwości, oczywiście będzie dzwonił i pani mu pomoże, podpowie. Gdyby takich pytań, wątpliwości nie było, to tak jak mówię, dodamy te wszystkie wizytówki, mailem zbiorczo poinformujemy o tym, wtedy wystarczy kliknąć akceptuj, nie? Akceptuję założenie konta, login i hasło będzie w mailu i może też się pani nawet już wtedy zalogować na tą wizytówkę, też sobie coś tam, nie wiem, dopisać, jakieś zdjęcia wrzucić, czy usprawnić, co tam pani będzie uważała, nie? No. Także to tak będzie. To, jak nie ma pani więcej pytań, to poproszę tylko tego maila. Mam nadzieję, że jak tam kliknę akceptuj, to się nic nie stanie. Nie, no poza tym, że pani będzie na portalu, to nic się nie stanie. Proszę wierzyć. Ja wiem, że dzisiaj różni ludzie dzwonią, różne rzeczy obiecują. No niestety my musimy się z tym mierzyć jako ci sprzedawcy. No ale ta, że tak powiem, uczciwość ponad wszystko. Także tutaj jak najbardziej...
A też mi pan przy okazji wyśle link, jak to się wyświetla potem, nie? Pewnie, znaczy wcześniej, pewnie, zanim pewnie. Tam kliknę. Akcentuj. Możemy, oczywiście, oczywiście. Pokażę pani przykładowe inne wizytówki innych firm, nie? Żeby pani sobie zobaczyła, nie? Co to jest. Jak oni się tam promują, nie? No. No to będzie od nazwy firmy mail. .com.pl. W porządku. Dobrze. To ja przekazuję namiary do kolegi. No i myślę, że kwestia no, dnia ma dwóch maksymalnie, w zależności od tego, ile tych wizytówek będzie, bo my to dodajemy teraz ręcznie. Także odezwiemy się i poinformujemy, nie jak temat będzie z głowy. W sensie jak będzie załatwione, nie? No. Fajnie. Ma pani do mnie jeszcze jakieś pytania na tym etapie? Nie, no chciałabym tylko poznać ten portal, żeby jakby być pewnym, że... To ja mogę pani od razu powiedzieć, ja mogę pani od razu powiedzieć też, jakie to jest strona, pani może sobie nawet teraz po rozmowie wejść. A, nie mam internetu teraz. To mogę SMS-em wysłać po rozmowie. Dobra, dobra, to no, niech to już kończę, jak skończymy, to wyślę. Dobrze, dobra. No to dziękuję za miłą rozmowę i do usłyszenia, pozdrawiam. Do usłyszenia.